Okej. Tylko posłuchajcie. Nowy Jork to miasto, które żyje muzyką i sztuką. Tancerze i muzycy codziennie mogą tutaj wyrażać siebie. W tym ja! Kocham dawać występy. A dzisiaj moja przyjaciółka Emi, no wiecie, ta Emi, popowa gwiazda, poprosiła mnie, żebym zatańczyła na jej występie w popularnym porannym programie o tytule Bajgiel codzienny. A to oznacza, że czeka was dzisiaj bardzo wyjątkowy odcinek Barbie Miejskie Życie. Zanim nadjedzie mój pociąg, postanowiłam trochę się porozgrzewać. Jest pociąg. Jestem taka podekscytowana. Marzyłam o tym, by wystąpić na żywo przed publicznością w telewizji, a dzisiaj to się nareszcie stanie. Aż nie mogę usiedzieć. Jesteśmy właśnie na backstage'u, czyli za kulisami. A tu jest Emi. Hej Barbie, hej widzowie Barbie. Hej Emi, może opowiesz nam trochę o tym, co dzieje się za kulisami porannego programu? Jasne. Teraz jesteśmy w green roomie, gdzie robi się nam fryzury i makijaż przed pokazaniem nas w telewizji. Robimy też ostatnie przygotowania do występu. Rozciągamy się, rozgrzewamy i dostajemy ostatnie wskazówki od producenta programu. Czym zajmuje się producent? Dba o to, by program przebiegał jak należy, upewniając się, że występujący będą we właściwym miejscu w odpowiednim momencie. Ale dosyć już o tym. Porozmawiajmy o tobie. Ekscytujesz się swoim debiutem w programie śniadaniowym? O tak, ale trochę się też denerwuję. A jeśli dam plamę w telewizji na żywo? A gdzie tam? Dasz radę! Jesteś wspaniałą tancerką i masz tak wiele pasji. Dlatego zaprosiłam cię do udziału. Ale dam ci małą showbiznesową wskazówkę. Jeżeli na scenie złapie cię trema, spójrz na widownię i znajdź twarze tych, których kochasz najbardziej. Wtedy odzyskasz spokój i skupienie. Tancerze, wchodzicie za 5 minut. Cóż, nadchodzi ta chwila. Powodzenia, Barbie! Uwaga! Przepraszam. Tancerze na scenę, wchodzicie za 3. Zaczynamy! Muszę lecieć. Emisja na żywo nie będzie czekać. W kolejnym odcinku dam wam znać, jak mi poszło. Do zobaczenia wkrótce. Ślę wam miłość. Pamiętajcie, jesteście wspaniali. Barbie pozdrawia.